Witajcie moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Archeolog w Szpilkach i witam was dzisiaj z panem Markiem, który obróci się tutaj do nas, do kamery. Zobaczycie pana Marka, pan Marek Szymaszkiewicz, kolega po fachu też, pan archeolog. I dzisiaj pan Marek zabierze nas na wycieczkę po zamku w Lipowcu. Zatem dzień dobry panie Marku. Dzień dobry. Obracam jak zawsze zwyczajowo kamerę na osobę, która nam pokaże tutaj uroki zamku. No i proszę opowiadać, proszę założyć, że nic nie wiemy panie Marku. Zamek Lipowiec trochę wypadł z obiegu przez ostatnich kilka lat ze względu na prowadzony tutaj po pierwsze remont konserwatorski, a po drugie poprzez budowę punktu obsługi turystycznej, który przy tym natężeniu ruchu, jaki tu jest i potencjalnie może być, no był niezbędny po prostu. Jest to budynek stosunkowo mało atrakcyjny wizualnie, ale starał się projektant dostosować go tak do obiektu, żeby nie zakłócał ten tutaj punkt obsługi ten klienta. Punkt obsługi, żeby nie zakłócał w sposób wyraźny ani architektury zamku, ani jego piękna. I zamek znany przez długi czas, przez te kilka lat, kiedy nie był udostępny dla turystów, troszkę tak jak powiedziałem, wypadł z obiegu. Obecnie po kilku latach nieobecności na tym, powiedzmy, rynku zamków w Polsce, znowu do niego wraca i to wraca, można powiedzieć, z hukiem, bo dwa tygodnie temu otworzyliśmy zamek i odbyły się tutaj i koncerty, i jakieś rekonstrukcje rycerskie i mieliśmy bardzo dużo gości. I podobnie ta juromania, która się tutaj odbyła parę dni temu, również przyciągnęła bardzo wielu ludzi. A jest co oglądać i jest co podziwiać. Może też przyczyną tego, że zamek przez jakiś czas jakby nie był w takim powszechnym obiegu, jest to, że jest to troszkę zamek inny niż zamki pozostałe Jury Krakowsko-Częstochowskiej. A to za przyczyną tego, że był on innym zamkiem. To nie jest kazimierzowski zamek, prawda, na szlaku Orlich Gniazd, tylko jest to zamek biskupi, najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje, wzniesiony przez Wacława II Czeskiego, który skądinąd obsadził tutaj swojego krewnego von Kulpena z załogą i jako poplecznik króla Wacława Czeskiego skutecznie bronił ten zamek przez 4 lata przed wojskami Władysława Łokietka. A ślady tego, że było to intensywne obłożenie, są nam znane między innymi z badań wykopaliskowych, które tu były prowadzone w latach 67-74. Dotyczyły głównie rejonu przedbramia i mamy stamtąd ogromne serie na przykład grotów, bełtów kusz i łuków. Ale to prawdopodobnie nie jest początek militarnej działalności tego zamku, który w tym początkowym okresie od połowy mniej więcej XIII wieku był twierdzą. Twierdzą posadowioną na takim dość ważnym szlaku ze Śląska na Kraków i odwrotnie. I w związku z tym stanowił taką pewną strażnicę, która kontrolowała ruch wzdłuż Wisły, która jest tuż obok. Jak pójdziemy później na wieżę, to możemy popatrzeć na perspektywę Wisły i położonego opodal księstwa Zatorskiego, które było podporządkowane również Wacławowi Czeskiemu. W jednym słowem widzimy granicę Polski i Czech i to położoną parę kilometrów dalej. Trzeba powiedzieć, że
ta twierdza, jak powiedziałem, już wcześniej była oblegana, o czym i chyba była twierdzą drewnianą pierwotnie. Przejdźmy sobie dalej, panie Marku, pokazujmy, pan będzie opowiadał. Była oblegana już wcześniej, o czym może świadczyć cała seria grotów tatarskich, które również znaleziono tu podczas badań. I pierwszy biskup Prandota, który tutaj rezydował, w ogóle zamek powstał na ziemiach kościelnych. Był we władaniu panien stanionteckich, a potem biskupstwa krakowskiego. I tak było praktycznie prawie do końca, to znaczy do momentu, kiedy zamek jakby stracił swoje funkcje, które, jak powiedziałem, były różne. Początkowo militarne, bo był obiektem obleganym, prawda, broniącym również i być może w pewnym sensie tego pogranicza Śląska i Małopolski. A za sprawą muskaty bronił również króla czeskiego. No, w końcu doszło do porozumienia pomiędzy królem czeskim a muskatą. Muskata dostał inne zamki, no i odstąpił od Lipowca. I władali nim po kolei przeróżni biskupi, którzy po kolei zmieniali zamek, między innymi w ten sposób, że w pewnym momencie ten zamek stał się więzieniem dla osób duchownych. O. I taką funkcję pełnił przez kilkaset lat. W związku z czym jest to taki obiekt trochę może inny niż inne zamki na Jurze, które właściwie takich funkcji nie posiadały. Więc po pierwsze trzeba podkreślić ten charakter kościelny, własności kościelnej, a po drugie tę funkcję więzienną. No i byli tutaj więzieni różni duchowni, między innymi Stankar, ale o tym powiemy może za chwilkę. Dobrze. Na ekspozycji. Dobrze. No to wchodzimy. Tak. Pierwsze pomieszczenie po prawej stronie od wejścia przez bramę główną zamku prowadzi do refektarza. No nie przypadkiem tak się nazywa, tak jak w klasztorach, a ponieważ, tak jak mówię, był to zamek biskupi, no nic dziwnego, że i miejsce, gdzie spożywano posiłki, czyli księża, którzy tutaj byli na przykład na rekolekcjach, mogli tutaj jeść, a mieli blisko do kuchni. Tu mamy już podnóże wieży, tej pierwotnej wieży, najprawdopodobniej zniesionej przez Wacława II Czeskiego, wokół której powstawały dopiero następne zabudowania no, w ciągu wielu wieków. No, są pewne koncepcje dotyczące w jakiej kolejności. Jest tutaj duże zaburzenie chronologiczne ze względu na liczne przebudowy, przemurowania. W historii zamku było kilka pożarów, które doszczętnie go paliły. Było przystosowanie go do nowych funkcji. Ale mogę powiedzieć, że tutaj za ścianą tej wieży, która też jest widoczna tutaj, z tej strony znajduje się kuchnia zamkowa, gdzie przygotowywano zapewne jakieś smaczne potrawy dla biskupa i dla pozostałych księży. Bo powiedziałem, że było to więzienie, ale też dom rekolekcyjny. I tutaj mamy znowu tę samą wieżę, która zawiera w sobie pewną mroczną tajemnicę z tego powodu, że znajduje się tutaj dno lochu głodowego, który zaczyna się dwa piętra wyżej i spuszczano tutaj na linię nieszczęśnika,
który nie dość, że umierał z głodu, to jeszcze być może musiał wąchać przez szczeliny w murze zapachy pieczystek. Kuchenne, Boże! To może być taka... Podwójna tortura, panie Marku. Podwójna tortura, no. Oczywiście to są takie domysły, no bo ja tego nie sprawdzałem, na dole wieży nie byłem. Natomiast tutaj brakuje oczywiście stropu i to już jest też cela, ale taka bardziej rekolekcyjna niż więzienna. Ja te cele pokażę za chwilę. Mamy za sobą refektarz. I możemy wejść teraz przez... O, tu jeszcze zbliżę, widzą, panie Marku, historię zamku, więc można sobie zatrzymać, przeczytać. Ale i tak nam pan Marek wszystko opowie. No, wszystko to by zabrało zbyt długo, zbyt wiele czasu, no ale to jest dziedziniec wewnętrzny, który nigdy nie był oczywiście zadaszony. Oryginalny rynsztok działający do dzisiejszego dnia, który odprowadza wody opadowe. No i mamy tutaj okna, które ukazują dziedziniec. Ja się z tych okien cieszę, bo one posłużą również i już służyły na przykład podczas koncertu kameralnego muzyki Bacha, Händla, który miał tutaj miejsce. I wtedy część widzów może to podziwiać również z tych okien prowadzących na dziedziniec. W ścianę zamku są wmurowane herby biskupie, między innymi herb Jaszczębiec, jest herb Abdang. Niestety te dwa herby u góry uległy już znacznej destrukcji. Chcemy je wykonać, kopię tych herbów, wmurować w miejsce tych, które są teraz, a oryginały przenieść na ekspozycję stałą, żeby je w sposób trwały zabezpieczyć. Z dostępnych obecnie pomieszczeń można oglądać tylko przez kratę niestety, ale skarbiec. I to jest skarbiec, tak? I to jest skarbiec na dole, a na górze jest kaplica, której mamy XVIII-wieczne opisy, bardzo dokładne, pozwalające ją zrekonstruować, jak wyglądał ołtarz. W tych dwóch wnękach były takie szafy przyołtarzowe, gdzie przechowywano stroje liturgiczne i paramenta liturgiczne. A w skarbcu, no to może nie dosłownie srebro i złoto, ale jakieś istotne i ważne rzeczy, no być może nawet jakieś uzbrojenie. No to, oczywiście tu był strop sklepiony, na tym leżała podłoga. Kaplica była wytynkowana, to wiemy na pewno, w kolorze takim różowym, bo to się zachowało. I z obu stron kaplicy są widoczne cele, również więzienne, które służyły temu, że były schodki z pierwszego piętra na drugie piętro, drewniane, które prowadziły do tych cel i więźniowie mogli z tych cel bezpośrednio uczestniczyć w mszy świętej, która się tutaj odbywała. W tej chwili do tych pomieszczeń nie ma wstępu, bo trzeba by wejść do nich po drabinie.
No tak. Ale może dojdziemy do tego, że zrekonstruujemy tutaj, no według tych opisów, które mamy, w sposób jakiś taki nieburzący charakteru miejsca, no możliwość tego, żeby zobaczyć, jak ta kaplica wyglądała. No ale oczywiście jest to kwestia przyszłości. W tej chwili nie możemy tu wpuścić nikogo ze względu na no, niebezpieczeństwo spadających kamieni. Oczywiście. Więc ze względu na bezpieczeństwo. O, a tu proszę. Legenda o ukrytym skarbie. Więc można sobie zatrzymać i przeczytać. Dobrze. Jest kilka tych legend dotyczących Lipowca. Ja się do nich jeszcze odniosę. Dobrze. No jak każdy zamek, no niestety w dzisiejszych czasach bez jakiejś kopii, rekonstrukcji, no trudno sobie wyobrazić, no jednak ludzi radują takie rzeczy, jak oczywiście na koniu, a szczególnie dzieci. No, musimy też się liczyć z tą taką no, funkcją muzeum, która służy temu, żeby też niestety, ale zarobić trochę pieniędzy. Oczywiście. Bo one posłużą temu dla dalszej rekonstrukcji, konserwacji. Dalszej rekonstrukcji, konserwacji, udostępnianiu dalszych pomieszczeń. No podobnie jak dyby. Ja mam wątpliwości, czy zakuwano tutaj na tym zamku w dyby. Chociaż nie mogę tego wykluczyć, ponieważ szczególnie w tym wcześniejszym okresie, no, nawet jeszcze chyba w XVIII wieku batorzenie na przykład kogoś było normalną praktyką, prawda? Tak. I to teraz jest nie do pomyślenia. Tu jest jedno z najważniejszych pomieszczeń na zamku, bez którego nie mogło funkcjonować. Oczywiście. Czyli studnia. Wykuta w litej skale, ma około 50 metrów głębokości. W tej chwili ma około 25, więc jeszcze 25 pozostaje do ewentualnego odkopania. No tutaj podobno po II wojnie światowej wrzucano jakieś, nie między innymi, nie wybuchy, nie wypały, jakieś takie rzeczy. Więc ja się trochę tego boję, już nie mówiąc o problemach technicznych z pracą ludzi na głębokości tam 40 metrów. Tak. Kwestia dostarczania powietrza. Jeżeli się na to zdecydujemy, to musi się tego podjąć jakaś bardzo specjalistyczna firma, która takie rzeczy wykonuje. To nie są żarty, bo tak jak mówię, to jest ogromna głębokość. Oczywiście. Oczywiście. Nie powiedziałem, że te dwa pomieszczenia to jest wozownia. Wozownia. I tutaj mamy plan i nawet obiekt, który chcemy tutaj umieścić, tu gdzie w tej chwili stoją dyby, ponieważ istnieje ta zwana legenda o czarnej karecie, która opowiada o prawdopodobnie biskupie Muskacie, który jest przedstawiany w ikonografii na przykład na Wawelu w postaci diabła czy wilka w stroju biskupim. Ale to tak się, tak jak i teraz, dawniej stosowano te same metody, żeby kogoś obrzydzić czy pognębić. No nie chcę się do obecnej polityki odnosić, ale Wacław II Czeski był legalnym królem Polski, a jego biskup był legalnym biskupem. No podobno był niegrzeczny i trochę ludzi tutaj gnębił wokół, ale równocześnie trzeba pamiętać, że między innymi Wacław II Czeski wprowadził szereg reform administracyjnych, pobudował zamki. To nie był taki straszny jakiś król wyzyskiwacz wyłącznie. Więc jak Łokietek doszedł do władzy, no to trzeba było obrzydzić tę poprzednią władzę i trochę temu Muskacie dołożono no, takich cech, powiedziałbym wręcz diabelskich. No, nie wiem, czy do końca słusznie. No. Gdzie teraz idziemy, panie Marku? Idziemy na pierwsze piętro, które jest w części dostępne dla zwiedzających, przede wszystkim ze względu na istniejącą tam wystawę historyczno-archeologiczną, która obrazuje
O, tu jest ta legenda o czarnej karecie, tak, która się pojawia. Nie skończyłem tego wątku. Ten biskup się pojawia i według jednych źródeł w ciszy, według innych z poświstem wiatru. Są świadkowie, którzy go widzieli, a my pozyskaliśmy karawan czarny, piękny, XIX-wieczny z Pszczyny i go wstawimy do wozowni i będzie robił za karetę biskupią. O proszę. Tu jest wejście na ekspozycję. Ja nie będę się rozwodził nad tym. Tu jest część historyczna, plansze w poszczególnych wiekach dotyczące zamku, jego funkcjonowania. Jest też informacja, że w Lipowcu zatrzymał się Jan III Sobieski. Ja zawsze się śmieję, gdzie się nie zatrzymał. Tak. W każdym miejscu się zatrzymywał. No i to chyba był pierwszy postój po wyjeździe z Krakowa. Ale tak naprawdę nie zatrzymał się najprawdopodobniej na zamku, tylko w drewnianym dworze biskupim, który w międzyczasie został u podnóża w miejscowości Wygiełzów zniesiony. Natomiast ta miejscowość się nazywa Lipowiec i pozostała informacja, że w Lipowcu. No i tu jest ekspozycja archeologiczna, zupełnie nowa, prezentująca ten kulturę materialną zamku, więc mamy tutaj te groty tatarskie, groty z okresu Łokietka, noże, oszcza, części rzędu końskiego, ostrogi, podkowy. Tak. Tu mamy z kolei to, co obrazuje tę więzienną funkcję. Ja tu stworzyłem nawet jedną legendę, ponieważ mamy odkryć figurkę Buddy. Mam podejrzenie, że któryś z księży osadzonych oddawał kult Buddzie, a biskup, który to wykrył, osadził go w więzieniu. Wziął tę figurkę Buddy, ułamał mu głowę, powiedział, no i widzisz, nic się nie stało, świat się nie zawalił, oddajesz kult nie temu, co trzeba. No i kolekcja fajek, ceramiki, no i bardzo piękne kafle obrazowe, takie figuralne, gdzie jest i legenda o świętym Jerzym i jacyś jakiś bazyliszek i jakaś osoba w stroju renesansowym. Takie przedmioty codziennego użytku, sierpy, motyczki, z grzebła, sprzączki, noże, gwoździe. Ten inwentarz zabytków. Ktoś nam tu kluczuje. Cichutko. Tak. I wreszcie przedmioty z kości i rogu, okładziny noży, grzebienie. I jest tutaj guzik, jest tutaj taka ciekawostka, mianowicie jest to horologium, czyli inaczej mówiąc zegar słoneczny norymberski. I to zostało zbadane przez Muzeum w Jędrzejowie, że jest to rzeczywiście zegar taki podręczny, wykonany w Norymberdze. O tym świadczy układ tych linii, które tam są. No i wreszcie tutaj mamy trochę zaciemnione pomieszczenie i mamy herby wszystkich biskupów, którzy tutaj rezydowali, poczynając od Prandoty, przez Muskatę, Konarskiego, Maciejowskiego, Jaszczępca, Zebrzydowskiego, Krzyszkowskiego, Załuskiego, Zadzika. Ten Zadzik szczególnie tutaj dużo włożył wysiłku. Prawdopodobnie w jego czasach zamek miał wręcz luksusowe wyposażenie. No, między innymi ta kaplica XVIII-wieczna była jego dziełem i to w takim guście włoskim, więc bardzo atrakcyjna wizualnie.
Dobrze. Tu w zasadzie wejścia nie ma, ale przejdziemy tutaj sobie. O, proszę. Zobaczcie, do jakichś miejsc wchodzimy. Tu jest loszek kolejny. I tu są po kolei cele. To są te cele rekolekcyjne, które no tutaj trwają w tej chwili prace malarskie i takie sprzątanie. Cały czas prace remontowe są. Prace remontowe. Tu jest, panowie, tu się można zobaczyć cele Stankara, który był tutaj więziony i uciekł. Z nim się wiąże legenda o Białej Damie. Podobno rozkochał w sobie córkę strażnika więziennego. Ona pomogła mu w ucieczce i on rzeczywiście historycznie uciekł, ale prawdopodobnie pomogli mu stronnicy jego. To jest okres reformacji. To był profesor uniwersytetu, miał popleczników i chyba mu pomogli w ucieczce. No, jak uciekł, jak dalej siedzi? Jak siedział, tak siedzi. Idziecie? No, jakoś tak. Tutaj są kolejne cele rekolekcyjne, też w trakcie prac. One się tym różnią od cel więziennych, że posiadają piece. Są wyloty tych pieców. No i tu dalej mamy cele, tym, że już takie... Ile w sumie było cel, panie Marku, tutaj? No było kilkanaście. Mm-hmm. Przy czym te akty, które tu widzimy, to są cele takie, w których byli osadzeni, którzy nie wychodzili, o czym świadczą te urządzenia tutaj przy oknie, tak, służące na toaleta, potrzeb fizjologicznych. Jak widać, potencjał tutaj ekspozycyjny jest ogromny. Ogromny, oczywiście. Dalsza cela, następna cela, taka podwójna. Mm-hmm. I podobny rząd cel jest na drugim piętrze u góry, tylko one już nie posiadają stropów, no ale były. Dobrze. No tutaj mamy w tej chwili wejście też niedostępne do tej kaplicy. I tu widać te raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć cel, z których można było uczestniczyć w tej mszy. W tej mszy. Tu prawdopodobnie też była cela. Podejrzewaliśmy może, że zakrystia. No, trzeba sobie wyobrazić, że tu była podłoga. Oczywiście kaplica była wytynkowana, bo resztki tynku są zachowane. I obok lazaret, który też umożliwiał uczestnictwo takich szpitali. W tej chwili taki magazynek podręczny, dopóki nie posprzątamy tutaj. No i problemy, które widać w górnej partii, że ta... Roślinki. No trzeba, to jest jeszcze nie poddane konserwacji, ani ściany, ani korony murów, to jest wszystko do roboty. Oczywiście. Dobrze, gdzie idziemy teraz? Pozostaje nam wyjście na wieżę. Dobrze. Na wieżę, która jest ostatnim etapem, można powiedzieć, zwiedzania zamku.
Tu przez tą kratę widać taką salę kominkową, były tutaj apartamenty biskupie. Widać te pozostałości po kominku zachowane. Ta część jest już po konserwacji. I wychodzimy. No i wychodzimy. Ile jest schodów, panie Marku? Sporo. Nie wiem, czy ja tam dolezę. Dla potrzeb filmu pan musi. Tu jest wejście. Tu jest wlot tego lochu głodowego, który spotkałem. Aha. Na tym poziomie. I tymi schodkami musimy iść na górę. Po drodze miniemy działobitnię, która jest późną konstrukcją. Na pewno jej nie było w czasach Wrocławia. Jak się uprzemy, to wejdzie. Tutaj wchodzimy, panie Marku? Możemy. No. Ona oczywiście jest skierowana w kierunku tego najmniej stromego podejścia pod zamek. Mm-hmm. Bo po prostu stamtąd. Czyli najsłabszego punktu. Tak, właśnie, dokładnie. Była przykryta prawdopodobnie drewnianą klapą, która była uruchamiana. Wtedy wysuwano działo, szczał i zamykano. To proszę prowadzić dalej, albo wyżej. Tu będzie hulać wiatr. To jest wejście drabinką. A też prawie jesteśmy. I jesteśmy na górze, na wieży. I oto jaki widok. Tam płynie Wisła. Widać Babią Górę. Widniowej po wodzie Tatry. Oświęcim Zator. Pięknie. Super jest widoczność. A tu ta góra? To jest Bukowica. Też rezerwa przyrody. Tam się dopatrywano między innymi grodziska. Grodziska, nie? No i widać nasz dwór w skansenie, który podjechaliśmy przed nami. Kościół z Ryczowa w skansenie. To jest Wysłobawice, to jest Wygiełzów. Pięknie, widok jest przepiękny. Samo wyjście na wieżę już jest atrakcją. Oczywiście. Oczywiście. Wieża zdobyta. A teraz milion schodów, dlatego dzisiaj mamy adidaski. Pan Marek się śmieje, że archeolog w szpilkach by tu nie wszedł. Dlatego archeolog w szpilkach się dobrze przygotował i wziął na zmianę adidaski.
No to powiedzmy, panie Marku, że wstępnie mamy zamek zwiedzony, oczywiście poza częścią, która w tej chwili jest w rekonstrukcji, w konserwacji, w remoncie. Natomiast najważniejsze jest, panie Marku, kiedy turyści mogą przyjeżdżać tutaj do państwa? W jakie dni? Mogą przyjeżdżać codziennie, chyba w godzinach od 9 do 17 obecnie. W sezonie zimowym to będzie od 9 do 15. No a my stoimy przed wielkimi wyzwaniami. A no właśnie, jakie plany? Więc plany są takie, żeby oczywiście ten zamek udostępnić w całości i zabezpieczyć go tak, żeby rzeczywiście był trwałą ruiną, a nie ruiną, która dalej się degraduje. Tak. Mamy w planie wieloletnim województwa małopolskiego około 15 milionów złotych, które chcemy na to spożytkować, ale oczywiście to nie jest tak, że hop, bierzemy firmę i robimy. Oczywiście. Tylko to wymaga wszystko dokumentacji projektowej, zatwierdzeń, w uczestnictwie oczywiście konserwatora zabytków, więc tutaj ogromna praca przed nami. Musimy przede wszystkim zabezpieczyć te części zamku, które są najbardziej narażone, a więc drugie piętro, które jest niezadaszone, i musimy rozwiązać problem przesączania się wody z drugiego piętra na pierwsze, zabezpieczenie korony murów na całym zamku, zabezpieczenie ścian, oczywiście oczyszczenie ich najpierw. Także bardzo wiele prac, a do tego między innymi są też potrzebne prace naukowe, które będą biegły równolegle, a nawet jeszcze przed sformułowaniem ostatecznego projektu musimy przeprowadzić badania geofizyczne, teledetekcyjne, wreszcie archeologiczne, które będą stanowiły jak gdyby weryfikację badań z lat 60. i 70., bo postęp nauk jest ogromny. Oczywiście. Prawda? Więc te wyniki badań z lat 60. i 70. nie mogą być satysfakcjonujące. Przykładem może być odkryty w czasie prac konserwatorskich, bo dopiero konserwatorsko zabezpieczyliśmy całą serię zabytków, które oglądaliśmy na wystawie w tym roku. I wśród grotów szczał znaleźliśmy między innymi grocik scytyjski. Tak. A to grocik scytyjski zaświadcza nam o jeszcze wcześniejszej metryce tego założenia obronnego. Być może, sądząc też z materiału ceramicznego, była tu pierwotnie też osada obronna kultury łużyckiej. Mogą też o tym świadczyć cmentarzyska z okresu hallsztackiego, które są położone w pobliżu, w Żarkach, tak. Ziajkach, w Jankowicach, w Paczale, znane stanowiska od XIX wieku i badane. Natomiast osad nie znamy, jakieś są z badań powierzchniowych, ale jedną z tych osad mogła być osada obronna lub jakieś refugium, które w okresie najazdu scytyjskiego było również oblegane. Dobrze. Zatem, moi drodzy, z zamku w Lipowcu, pełnego potencjału i który odwiedza multum turystów, pozdrawiamy was serdecznie i zapraszamy do zwiedzania. Serdecznie dziękuję, panie Marku, za oprowadzenie po zamku. Proszę bardzo. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.